Hej kochani, w dzisiejszym filmie postanowiłam Wam przybliżyć takie moje must have, które każdy powinien zabrać ze sobą na wakacje, więc jeśli macie jeszcze jakieś wyjazdy przed sobą, to zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz to oczywiście ubrania. Nie przesadzaj jednak z ilością. Im mniej, tym lepiej. Wystarczy kilka bluzek, jakieś shorty, sukienka. Naprawdę nie potrzebujesz zabierać ze sobą całej szafy. A najlepiej przygotuj sobie zestawy na każdy dzień. Nie będziesz miał później problemu z wyborem, co założyć na siebie. Kiedy myślimy o wakacjach, od razu widzimy morze, dlatego warto ze sobą zabrać kostium kąpielowy. A najlepiej dwa. Nawet jeśli nie masz się w planach kąpać, zawsze może się przydać. Obowiązkowo zabierz ze sobą nakrycie głowy. Kapelusz czy czapka z daszkiem dają dużą ochronę przed słońcem. A w moim sklepie pink.land możecie znaleźć czapki z daszkiem w dwóch kolorach. Czarną oraz różową. Kolejna rzecz to okulary przeciwsłoneczne, które mają za zadanie chronić Twoje oczy przed szkodliwymi promieniami. Więc również powinny znaleźć się na Twojej liście. Pamiętaj też o klapkach i innych butach. Ja, gdziekolwiek jadę, zawsze zabieram ze sobą ręcznik, nawet jeśli w hotelu jest zapewniony. A wybierając się nad morze, koniecznie spakuj też drugi na plażę. A co z kosmetykami? Postaraj się spakować tylko te najpotrzebniejsze i najlepiej ich mini wersje. Krem, tonik, żel pod prysznic i koniecznie krem z filtrem. Polecam spakować to do przezroczystej kosmetyczki, zwłaszcza jeśli czeka Cię lot samolotem. Nie zapomnij również o kilku przydatnych lekach. Na pewno coś przeciwbólowego, na żołądek i plasterki. Nie wiadomo, czy się przydadzą, ale lepiej być przygotowanym na takie momenty. Co jeszcze? Na przykład mała poręczna torebka, którą będziesz mógł zabrać na plażę czy na zwiedzanie, do której zmieści się kilka najpotrzebniejszych drobiazgów, czy plecaczek albo worek, który zajmuje najmniej miejsca. Polecam też zaopatrzyć się w małą poduszeczkę albo w taką profesjonalną poduszkę podróżną, dzięki której podróż będzie dużo przyjemniejsza. Aparat, słuchawki, telefon. Trzeba gdzieś uwiecznić te piękne chwile, dlatego bez tego sprzętu ani rusz. A skoro tak, to przyda się także ładowarka i powerbank. Czy wiecie, że ładowarka i szczoteczka do zębów to najczęściej zapominane przedmioty? O właśnie, bym zapomniała o szczoteczce. Dobrze też jest zapakować jakąś gazetkę, książkę czy grę planszową na dni bez pogody. Oczywiście życzę Wam takich jak najmniej, ale jeszcze raz się powtórzę, lepiej być przygotowanym. Na koniec pamiętajcie o dokumentach, bo czasem w tym całym szale pakowania te najbardziej oczywiste rzeczy są najmniej dostrzegalne. Ale przede wszystkim nie zapomnijcie zabrać ze sobą uśmiechu, bo pozytywne nastawienie, szczególnie na wakacjach, to podstawa. Życzę Wam cudownych wakacji, fajnej zabawy, pięknych wspomnień. Buziaki!